Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z JFC24 Polska versus. Tym razem będziemy grać Polskę versus Belgię. Mam nadzieję, że mecz, tak jak poprzednie, w zasadzie trzy mecze, nie? No bo Irlandia, Włochy i Holandia z wygraną, no tylko Portugalii nam się powinęła noga przy tym stanie 1-4. No, faktycznie było tam słabo. Natomiast przypominam, że gramy na klasie światowej. Z tego, co widzę, będziemy grać o godzinie 20 i w deszczu, więc może być ciekawie, może być ciekawie. No, ostatni mecz w deszczu to chyba właśnie z Portugalią graliśmy. Jeśli dobrze kojarzę, więc no, może być ciekawie. Zobaczymy, co tutaj selekcjoner nam przygotuje na ten mecz. No i co? Ruszamy, słuchajcie, ruszamy, nie ma to tamto. Polska, Belgia, witam serdecznie. Na spokojnie. Zagrywajmy, ja już troszeczkę rozgrzany, no bo to jest trzeci mecz, który nagrywam dzisiaj. Wy go pewnie dostaniecie, jak jest dzisiaj niedziela, to pewnie gdzieś w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie wszystko git i mam nadzieję, że wam się podobały i że oglądaliście wcześniejsze dwa mecze. A tymczasem wracamy na murawę. Lewandowski już próbuje. Ale no nie za bardzo mają co tu zrobić. Zieliński próbuje rozciągnąć trochę tą obronę. Milik traci. Oj, niedobrze, niedobrze. No, nie wiem w sumie, jak gra Belgia. W sensie takim, czy to jest drużyna bardziej ofensywna, czy bardziej defensywna. Chociaż po pierwszym rozegraniu widzę, że oni mogą być bardziej defensywni niż ofensywni. Oj, niedobrze, niedobrze. Nie możemy tak grać. Wow! Jezus, już myślałem, że to będzie karny, nie? Bo to najczęściej przez takie głupie podcięcia są później karne. No co jest? Dobrze, prawidłowo, prawidłowo, ale tu już przydałby się ktoś, kto zabezpieczyłby tą piłkę. Nie możemy tak głupio tracić, dobrze. No i, no, na spokojnie. Milik do lewego, na dobieg. Lewy. Będzie próbował podbić? Ojejku. Tak grać nie możemy, słuchajcie, tak grać nie możemy. Ale tu by się przydało, żeby ktoś się obudził, bo... Oj, dobry odbiór. Mocno wślizgiem, ale dobrze, prawidłowo. Dobry, prawie dobry wślizg. Prawidłowo Krychowiak. Odegranie, Jezus Maria, co tu się dzieje. No, opały na początku tego meczu. Jest ciepło, muszę przyznać. I... O kurwa, ale mam więcej szczęścia niż rozumu. Nie za bardzo mam co zrobić. Trzeba będzie chyba to mocniej... Oj, dupa. Myślałem, że ktoś będzie do tego szedł chociaż. Nie pytajcie, nie? No tutaj mocno w tej obronie puszują. Ale kurna, no... I Belgia mocna w obronie. Tak chciałbym zobaczyć, kto tam gra, ale nie kojarzę, tak przynajmniej jak rzucam okiem. Carrasco, De Bruyne, no to wiem na ataku, ale... Jak się zastanawiam, kto tam w obronie gra? Nie za bardzo jest tu co rozegrać, skóraś. Do lewego, lewy. Odegranie jeszcze do Krychowiaka. Krychowiak, nie ma do kogo zagrać, no i to jest największy problem w tym środku pola. Że nawet jak robimy tym środkiem pola te rajdy, to nie za bardzo jest tam z kim odegrać. Dobrze, dobrze, Kędziora. Jeszcze go trochę tutaj. Uj, niedobrze. O! No, na Kevina De Bruyne należy uważać. Co by nie mówić, jest wrzutka w pole karne. Dobrze, Krychowiak. Ale ktoś to musi zablokować, kurwa mać! Ja pierdolem. No niedobrze jest, bo nie za bardzo mam tu co zagrać nimi. Bo tak jak widzicie, Belgia mocno kryje. Ale bym powiedział, że bardzo mocno kryje. Dość agresywnie nawet. Dobrze. No odegranie dobre, tylko to trzeba... Jezus. Nie bardzo jest tu z kim zagrać. Będzie wrzucał.
No ale ktoś to musi zamykać, no to nie może być tak, że on robi wrzutkę kurwa na nikogo. Tam powinien być ktoś, kto tą akcję zamyka, no. Jezu. To jest takie proste, a zarazem takie trudne. No spokojnie, Kędziora, próbuj, dobrze. Prawidłowo, ale tu trzeba wygrać. Dobra, na spokojnie. Odgrywamy, skóraś. Skóraś, no nie ma za bardzo do kogo zagrać, no i zagrywa na chuj wie kogo tak naprawdę, na obrońcę belgijskiego. No najważniejsze, żeby oddać prezenty, prawda? Wszystkie, o Jezu, niedobrze. Luka Bako, oj, dobrze, dobre odebranie. Tylko tu trzeba mieć z kim zagrać. Tu trzeba mieć z kim zagrać, no ale to nie tak, no nie tak, bo to nie do tego chciałem w ogóle podać. No, na spokojnie, słuchajcie, no to muszą się nasi troszeczkę obudzić, bo ja mam wrażenie, że oni znowu zasnęli. Że to jest kolejny mecz, w którym oni troszeczkę śpią za bardzo. No, plan na odbiór był dobry. Dobrze. Co?! No nie pierdol, że on to na rękę przyjął. Nie no, Zielu, błagam cię, nie, no nie rób mi tego, stary. No i mamy przesrane, Lukaku. Lukaku versus Szczęsny, Szczęsny Lukaku, no i gol. I 2 do 0. Nie mam z kim grać, nie mam kurwa z kim grać. Ja już się powoli odpalam, bo no nie da się kurwa, no nie da się, no. Nie da się w takiej sytuacji. O Jezu, panie. Postraszył gołębie na stadionie. Dobrze, na spokojnie odegranie. Kiwior. Kiwior. Kiwior, jak to Kiwior ma w zwyczaju, musi się trochę pokiwać. No ale no nie, no kurwa. Będziecie wszystkie przegrywać te przejęcia? Przecież to jest absurdalne. No dobry faul. Lepiej to faulować niż dawać kurna strzelać bramki. To już pomijając, że mamy 2-0, więc jakby ruszcie pizdę do przodu! No, żółta kartka. Na spokojnie, Krychowiak. Zieliński, no ale kurwa, no jak oni to odgrywają, no Jezu! Ja nie wiem. Nie rozumiem troszeczkę, nie? W sensie, jakby... Czasami mam wrażenie, że serio... Te boty są kurna pobugowane, nie? Ja nie mam pytań, nie? Przez to, co tu się stało, ja nie mam żadnych pytań. Czy ja mam... Poczekaj, ja mam 89... posiadania piłki psu w dupę? Czy mi się tylko wydawało? Ja mam 4% posiadania piłki w tym meczu? No dawaj to do przodu! Ciśnij, ciśnij tym Kamińskim! To jest ostatnia sytuacja w tym meczu! To Milika, Milik Lewandowski! Kurwa, dobrze! Dobrze, lewy! Tak jest! Tak jest! Kurwa mać, no! To już trzeba strzelać! Jeszcze w ostatniej sekundzie tej pierwszej połowy. No muszę przyznać, że mecz strasznie ciężki. Mecz strasznie ciężki, no trzeba się tutaj obudzić. Oj, dobrze, dobrze, Milik. No ale troszeczkę spóźniony ten wślizg, jakieś kurde ćwierć sekundy. Tak jak tu odbiór. Oj. No, było dobrze i gówno, no. Polacy już dość mocno cisną. Próbujemy tutaj delikatnymi faulami, znaczy no, nie takimi delikatnymi, bo jak jebnę w nogi, to ino roz, prawda? To łamie od razu. Prawidłowo, dobrze, odegranie do przodu, Lewandowski. Lewandowski, ale to musi mieć z kim grać, no bo on nie może sam. Ciężko robić te samotne rajdy tutaj. Na spokojnie, do boku, tak jest. Albo i nie jest.
Nie wiem, czemu ja im dopinguję, kurwa, zamiast naszym. Dobrze. No ale tu trzeba się... No trzeba coś zrobić, no dobrze, Milik! Milik do lewego, lewy! Lewy sam na sam! Dobijaj! Kurwa, nie! O ja pierdolę, niedobrze. Oj, niedobrze jest. No dobrze, dobrze. No już wolę, żeby tu był... Wolę jednak, żeby tu był faul. Dobrze, zajebiście, Milik. No ale no nie do niego, no. Nie w taki sposób, słuchajcie. No. Dobrze, 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 dobrze. Na spokojnie. Kamiński. Jeszcze do Zielińskiego. Zieliński. Będzie mógł zagrać do Lewandowskiego, jeśli ten się ruszy. Dobrze, Lewandowski. Próbuj jeszcze odegranie do Milika. Milik w polu karnym. Będzie próbował kiwać. Dobrze, odegranie. Zieliński strzał. Oj, ale czemu ten lewy nie pobiegł do tej piłki? No próbujcie, próbujcie. No co wam szkodzi? Musimy nadrobić tą jedną bramkę jeszcze. O, albo stracić jeszcze jedną z tego, co widzę. To oj, prawidłowo, dobrze. 60 minuta to jest najwyższa pora na zmiany, tak myślę. Bo tu Krychowiek już ledwo biega, więc wypadałoby wprowadzić jednego Szymańskiego. Drugiego Szymańskiego. Zamiast Bednarka wprowadzić Dawidowicza, który całkiem dobrze naprawdę gra. Zamiast Kiwiora wprowadzić Kesza. I co? No i Grosika zamiast Skurasia chyba, nie? Spróbujmy zamiast Skurasia w ten sposób. To chyba jest to samo, co zagrałem w poprzednim meczu. Dobrze, zmiana. Prawidłowo, Szymański. Odegranie do Kesza. Kesz już bokiem próbuje. Oj, kurwa, złamali mu nogę. Oj, niedobrze jest, niedobrze, niedobrze. Oh, ale to ktoś uratował, nie wiem, kto to uratował, nie, ale... To zdecydowanie było uratowanie nam dupy. No ale halo. Ja pierdolę, no nie, no tak nie może być, żeby on się jeszcze żeby dawali mu się obracać, bo jeszcze rozumiem, żeby podbiegał, ale... Wybij to! Byle jak, byleby wybić. No próbujcie coś tu odebrać, no dobrze, dobrze, Szymański. Kurwa mać, no nie, no nie wierzę w to dzisiaj. Dobrze. Prawidłowo, Wojtek, do boku, do boku. Co prawda może nie tak delikatnie aż, ale... W porządku jest, dobrze, Kamiński. Kamiński, musi mieć z kim zagrać, Kamiński. Będzie wrzucał do Milika, Milik, ale nic z tego. Na spokojnie, jeszcze próbujmy tu, próbujmy. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Nie tak? Jaki kurwa karny? Czy ty jesteś jakiś pierdolnięty tym sędzią? No za co ten karny, kurwa, pytam się. No ja nie... On kurwa... Nie wierzę w to, nie? Nie wierzę w to, kurwa, 3-1. Dobra, trzeba to coś zagrać, bo serio. No! No kurwa! Delikatnie się tam odpaliłem, no ale trudno. No próbujcie coś, próbujcie! No w terminologii penisowej chyba, bo tak jak widzę, co tu się gra, to jest chujnia z grzybnią. Dobrze, do Milika, Milik! Jeszcze próbuj... No ale kurwa, no czemu to jest tak niecelne podanie? No ja pierdolę! Ja jebie!
Dobre rozegranie. Dobrze. Prawidłowo. No ale to trzeba, kurwa, strzelić. Ja nie wiem, nie wiem. Szczerze nie wiem, o co tu chodzi. No tak dobrze żarło, no i zdechło, nie? No ale ci, kurde, Belgowie dużo lepiej niż Holendrzy, nie? Belgowie dużo lepiej niż Holendrzy, no co by nie mówić. No lewy, lewy, dawaj to, ty musisz już, kurwa, biec, chłopie, ty jesteś napastnikiem, nie obrońcą. Ja nie wiem, kurwa, nie wierzę w to dzisiaj. No wycinaj ich w pizdu, no, co innego masz do zrobienia, no, w tym momencie. Aha! Aha, gra... Co? Grę mi zlagowało? A, nie, no zajebiście. Już myślałem, że znowu karny będzie, nie? No ten mecz... musiałbym określić jako totalna porażka. Jako totalna porażka naszej reprezentacji. No ale to też lewy, no on musi, kurwa, się ruszyć. A nie, że on czeka, chuj wie na co, chuj wie dla kogo i w ogóle. Jakby widzieliście, co oni robią, no kurwa, chuj wie, czemu on czeka, kurwa, z tyłu. I to jest znowu to samo, co było w meczu z Portugalią. Że oni nie potrafią sobie poradzić z tym, żeby wybiegać za linię obrońców. Ta drużyna jest po prostu za słaba na drużynę, która ma dobrą obronę. Po prostu. Bo Lewandowski jakby no w porządku, nie? Milik w porządku, ale oni... Brakuje im tam jakiegoś, jakiejś takiej... Nie wiem, czegoś im tam brakuje, nie? Że oni nie potrafią grać z tymi środkowymi pomocnikami. Z bocznymi, lewym, prawym jeszcze, ale ze środkowymi tam jest totalna masakra, nie? Totalna masakra. Ale 42 do 58 posiadania, no nie najgorzej, no. Statystycznie powinienem dostać 4-2, więc w sumie to jeden ciul. No nic, słuchajcie, no nic. Wyszło jak wyszło, prawda? Dajcie znać, jaki kolejny mecz chcielibyście zobaczyć. Mam nadzieję, że ten mimo przegranej wam się podobał. Jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No jeszcze nie subskrybujecie jeszcze kanału, no to zasubskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Dzięki. Do następnego, no i cześć!